Urazy mózgowo-czaszkowe wiążą się z wysokim kosztem społeczno-ekonomicznym. Osoby po urazach bardzo często nie wracają do pełnego zdrowia, potrzebują opieki, wsparcia rodziny i ich aktywność społeczna jest zahamowana. Urazom głowy ulega około 10 milionów osób rocznie, jednak według WHO w 2030 to właśnie urazy czaszkowo-mózgowe będą największą przyczyną zgonów niepełnosprawności na całym świecie. Urazowe uszkodzenie mózgu jest przerwaniem prawidłowej funkcji działania mózgowia w wyniku zadziałania siły zewnętrznej. To mogą być wypadki samochodowe, to mogą być upadki z wysokości. Ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest standardowo mierzone u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych na oddziałach intensywnej terapii medycznej. Każdy z nas może mieć inną wartość progową tego ciśnienia. Informacje o stanie mechanizmów kompensacyjnych przestrzeni wewnątrzczaszkowej niesie parametr podatności mózgowej. Jeżeli podatność jest obniżona, to istnieje większe ryzyko, że u pacjenta mogą wystąpić nieproporcjonalne wzrosty ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Monitorowanie pracy mózgu jest bardzo skomplikowane. Często ci pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych są prowadzeni w śpiączce farmakologicznej. To też nam utrudnia rzetelną ocenę funkcji mózgu. Staramy się dlatego poszukiwać innych parametrów, które w sposób bardziej bądź mniej inwazyjny pokażą nam, jak mózg funkcjonuje. Celem projektu badawczego, który prowadzimy na Politechnice Wrocławskiej, jest opracowanie optymalnej metody oceny podatności mózgowej człowieka. Mózg ludzki jest nadal nie do końca poznany, dlatego zastosowanie medycyny i techniki wydaje się być konieczne, aby poszerzyć stan wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Czaszka dorosłego człowieka jest sztywną strukturą zawierającą tkanki mózgowia, krew mózgową oraz płyn mózgowo-rdzeniowy. Suma objętości tych elementów jest stała, a więc zwiększenie objętości jednego z elementów powoduje zmniejszenie objętości dwóch pozostałych. Patologiczne wzrosty objętości wewnątrzczaszkowej, na przykład po uszkodzeniu mózgu wywołanym urazem, mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a w efekcie do wtórnego uszkodzenia mózgu. Kluczem w leczeniu takich pacjentów mogłoby być monitorowanie podatności mózgowej, czyli zdolności układu czaszkowo-rdzeniowego do kompensowania wzrostów objętości. Pozwalałoby ono na przewidywanie wzrostów ciśnienia wewnątrzczaszkowego na tyle wcześnie, aby umożliwić lekarzowi skuteczną interwencję, zanim dojdzie do wtórnego uszkodzenia mózgu. Największym wyzwaniem w naszych badaniach jest ogromna ilość danych, które musimy przetworzyć. Mamy sygnał, który rejestrujemy 200 próbek na sekundę przez godziny, dni bądź tygodnie. Musimy przetworzyć te dane w taki sposób, żeby to trwało krótko i podawało dokładne informacje o stanie pacjenta. Chcielibyśmy opracować taką metodę, która dałaby lekarzowi wystarczającą ilość czasu, aby mógł podjąć działania terapeutyczne, zanim dojdzie do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego i niekorzystnych zmian w mózgu dla pacjenta. Leczyć ludzi nie jest łatwo. Żeby mieć dobre wyniki, żeby pacjentowi pomóc, żeby go wyleczyć, potrzebujemy technologii, które pomogą nam nie tylko diagnozować, opiekować się na bieżąco, ale również pomagają nam przewidywać, jaki będzie wynik tego leczenia. Medycyna 4.0 to nasza przyszłość i konieczność, bo nie wyobrażam sobie przyszłości medycyny bez zastosowania w niej technologii. Leczenie pacjentów będzie mocno wspierane, zwłaszcza przez implementację sieci neuronowych i sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że nie zastąpi to decyzję lekarza, ale na pewno będzie podpowiadać, jakie możliwości terapeutyczne ma lekarz. Oczywiście on podejmuje ostateczną decyzję.